W Łodzi i 75 innych miastach Polski przeprowadzono wielki test z języka angielskiego. Mogli przystąpić do niego wszyscy, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności. O motywację pytała Magda Komarzeniec. Piszących podzielono na trzy grupy wiekowe. Dzieci, młodzież od 13 do 18 roku życia oraz dorosłych. Moja mama generalnie uczy angielskiego i bardzo lubię ten język. Poza tym ona mnie zachęca i właśnie znalazła ten test, żebym też sprawdziła swój poziom. I o to w tym teście diagnostycznym chodzi. Nasze doświadczenia wskazują, że te osoby, które się zgłaszają na test, znają angielski na poziomie B2, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Jedni się przygotowywali, inni szli na żywioł. Nie trzeba się przygotowywać jakoś specjalnie, właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić swoją wiedzę. Weszłam na stronę konkursu i sprawdziłam tam, czy są jakieś testowe zadania, właśnie było tam coś, starałam się jakoś zobaczyć, jaki jest mniej więcej poziom. Język angielski w tej chwili jest traktowany w całej Europie i w całym świecie jako język drugi. Jest to lingua franca współczesnego świata. I to wiedzą już chyba wszyscy. Byłam na wakacjach w Londynie. Wtedy na pewno się przydał. Wiele, no chociażby stron internetowych jest po angielsku, a internet jest no, przyszłością niejako. Jest potrzebna, jak najbardziej. I teraz pracuję i wykorzystuję angielski. W Łodzi wielki test z języka angielskiego pisano po raz drugi. Wyniki za tydzień.